I jak się bawimy? I bardzo się cieszę, jest ciepło, przestał padać deszcz, nie jest ślisko, więc zapraszam Was na światełko. To co, będziemy odliczać najpierw nasze serducho, a później pójdzie pokaz ogni sztucznych. Uwaga! 3, 2, 1! Ruszamy! I najpierw nasze serducho. Ale świeci się czy nie? No bo ja stąd nie widzę! Super! I to już jest 24 finał i prawie koniec tego finału, słuchajcie. Jeszcze tylko przed nami koncert. Ponad 80 tysięcy zebrane mamy na pewno, więc wielkie brawa! Ja pozdrawiam wolontariuszy z Dobrej i oczywiście pana Staszka Rząsę z jego ekipą. Tam jest Adrian i cała ekipa, kartki oczywiście zostawiłem na dole, więc je przeczytam. I co dalej? Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szańskich wolontariuszy. A teraz już ruszamy. Słuchajcie, po raz pierwszy zasponsorowany tak solidnie pokaz ogni sztucznych. Ta firma z Radki nam ten pokaz przygotowuje, a sponsorami są panowie Piotr i Dariusz Kucewicz. Już momencik, szukam tych sponsorów. Kolejny to jest Sentysz, producent Kucewicz, Robocza, Jacek Sentysz, Janusz i Grażyna Kręci Chwost. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom. Jest sztab Dobrej. Adrian, Ewelina, Tomasz, Ania, Alicja, Maria, Barbara i Stanisław Rząsa. Jeszcze raz wielkie brawa dla Dobrej! Ale wszyscy zapatrzeni. Ja tego nie pytałem. Czy możesz tutaj do mnie podejść? Jesteś albo Gosia, zapraszam. I to już jest 24 i obiecuję, że coś się też nie pomoczy. Ja nie mogę tu stawić. Tak jest. I bawimy się, skaczmy, słuchajcie. A właśnie, i uwaga na ognisko. Do koncertu jeszcze mamy 15-20 minut, więc spokojnie. Słuchajcie, wielkie brawa. Właśnie przyszli do mnie z Banku Spółdzielczego. Jest tu jeden Marek i drugi Marek. Marek Gach i Marek Wójciak. Oni się czuwali nad tą akcją. I Marek, ile to jest tych pieniędzy? Marek, powiedz. 89 600. To jest już policzone. A jeszcze cały czas coś tam może dojść. No i oczywiście licytacja, więc 89 tysięcy. Jeszcze raz wielkie brawa dla Was wszystkich. Oczywiście zapraszam, bo myślę, że jeszcze żurek jest, kiełbasa, jeśli ktoś ma ochotę. To gorący żurek gotowany przez Kubę Kasińskiego, jego małżonkę i firma Degusto. Słuchajcie, zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę. A jak nie żurek, to jeszcze koncert jest przed nami. Koncert Paweł Gołęcki z zespołem.
Jacek Sędysz.